wygląda jak jakiś rytuał. Przeszkodź im, cokolwiek robią. Dorwaliśmy ich. I to wszystkich. Dobra robota. Starczy na dziś.
O, dobrze, że jesteś. Ludzie Holiday donoszą mi o jakimś rycerzu otoczonym dziwną aurą. Kładzie nam na łopatki cały harmonogram. Moi ludzie znają się na swojej robocie, Sloan. Dzięki regularnemu serwisowaniu wróble mogą się ścigać, a nie rdzewieć w garażu. Jasne, ale tu nie chodzi o wygrywanie wyścigów. A teraz rycerz psuje mi plany. Trzeba go zlikwidować. Załatwiliśmy rycerza, ale nie wiemy, czy na dobre. Użył jakiejś magicznej sztuczki, żeby zwiać. Nowe zaklęcia roju. Jeszcze tego nam trzeba. Macie mi go złapać. Ale to jest wkurzające. Teraz już wiem, dlaczego kombinat nas nie lubi. Nie ma czasu na marudzenie. Nie odpuszczajcie mu. Zaklęcie w końcu puści. Zabić to coś. Walczę z rojem dłużej niż bym chciała. To jest jakiś rytuał. Celowo przegrywają, czyli co? Zwyczajnie pasują, jak w pokerze? Możliwe, ale jaki jest ich cel? Pozwalają temu czemuś umierać w nieskończoność.
trzeci raz. Sloan, mamy kontynuować? Jeśli to jest rytuał, to musi do czegoś prowadzić. Chcę, żeby wasza dwójka dotarła do końca, jakkolwiek by on wyglądał. Jeszcze raz. Rację, Sloan. Najwyraźniej odpowiednia siła ognia poradzi sobie nawet z magią roju. Dobra robota, moi drodzy. Omawiałyśmy właśnie z Holiday różnicę pomiędzy nami a rojem. No, oczywiście. Oni wyznają śmierć. My służymy światłu. Dobro i zło. Białe i czarne charaktery. Daję do myślenia. Myślisz o zmianie stron, Amando? O nie. Amanda nam się tu buntuje, a słudzy od tygodnia szaleją w centrum kontroli.
Możemy wrócić do pracy?